San Andreas, tajemnice i ciekawostki. Odcinek 12. Opracowanie i montaż, Willi Extreme. Siema. Witam wszystkich w 12 odcinku najlepszego przewodnika po San Andreas. Powinien on się pojawić już w niedzielę, ale były problemy techniczne z uruchomieniem gry. Na szczęście już po kłopocie i wracamy na YouTube. 12 odcinek był zarazem ostatnim z serii ciekawostek Vice City. Okazuje się jednak, że w San Andreas jest ich o wiele więcej, a co za tym idzie, przed wami jeszcze kilka kolejnych odcinków. W Liberty City czeka już na was Niko Bellic, który poprowadzi kolejną serię tajemnic, ale do tego jeszcze daleko. Przechodzimy do programu. Z pewnością widzieliście już pancerne szyby, jednak taka, jaką znajdziemy w salonie samochodowym w San Fierro, to wyjątkowo wytrzymały egzemplarz. Zresztą sami zobaczcie, oto wyjątkowo wytrzymały pojazd, kupiłem go od pani Jadzi z kotłowni. Nawet bazuka mu nie straszna. Pojedziemy nim pod salon samochodowy, gdzie chcę wam pokazać niezniszczalną szybę. Przy okazji rozpierdolimy kilku zjegów. Jak jedziesz ty szma, to nie myta, zaraz ci z dupy wióry polecą. Co się pchasz pod koła, ty baranie? Zaparkuję tutaj te cudeńko, bo będzie mi ono za chwilę potrzebne. Na początek przetestujemy szyby w garażu, aby sprawdzić, czy da się je zniszczyć. Tutaj wszystko się rozbija. Teraz pora na pancerną szybę. Nie pomoże ani M4, ani strzelba bojowa, pistolet z tłumikiem też nie ma szans. Nawet bazuką nic nie zdziałane. Dla formalności użyjemy też ładunków wybuchowych, które kupiłem na promocji w Biedronce. I dupa, nic to nie dało. Pozostaje nam tylko użyć najcięższej broni. Teraz chyba już wiecie, po co zapierdalałem tutaj z tym opancerzonym potworem. Jeśli on tego nie rozwali, to chyba nic nie da rady. Ja pierdolę, co to za czary. Poddaję się, zamiast stać tutaj jak jakaś zjebana ciota, pojedziemy zobaczyć kolejną ciekawostkę. Mili była jedną z dziewczyn Karla, pracowała w kasynie Caliguli i dzięki niej udało się uzyskać kartę dostępu. Ten, kto przeszedł misję ze śledzeniem jej wie, że aniołkiem to ona nie była. Okazuje się, że znajduje się też na okładce jednego z pisemek. Czyżby to była dziwka? Szła dziweczka do laseczka i zestrała się na świeczka, ale jestem świetnym poetą. Spierdalaj mi z drogi, ty pokurwiona hołoto. Kto wam dał prawo jazdy, wyciulate świry? A masz ty nie do rozwiniętego liniarzu. Na tym niepozornym stosie gazet możemy odnaleźć Mili, pewnie w środku pisemka zdjęła te ciuchy zasrana La Firenda.
Witajcie na pierwszej lekcji Wypierdolone Bachory. Dziś nauczę was, jak się żyga. Jest to bardzo ważna umiejętność, która nieraz uratuje wam waszą obsraną dupę przed mafią albo innymi zjebami. Aby coś zjeść, trzeba iść do baru albo do Biedronki, ponieważ w tym drugim śmierdzi kałem, to tam nie jadę. Witaj, stara szmato, jestem głodny. Zamknij pyski i dawaj żarcie. Będę jadł tyle, aż z ryja poleci mi gulasz. Szybciej to podawaj, ty ciotowata wariatko. Chciałaś mnie otruć, ty nazistowska zdziro, zdychaj w cierpieniu. Zapomniałem o mojej ogromnej kulturze. Dla pani mam pewien prezent. Do widzenia. Na dzisiaj to wszystko. Pozostaje mi tylko zaprosić was na kolejny odcinek. Już w następnym odcinku zniszczymy czołg. Zobaczymy ślady Yetiego oraz znajdziemy most, który da się zniszczyć. Nie przegapcie. Na koniec informuję was, że Jim12321 nagrał nowy filmik, w którym pokazuje stunty w Vice City. Zapraszam do oglądania, klikając poniższy link.